Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Radosny nam dzień dziś nastał. Mistrzostwa świata rozpoczęły się w Chinach, a my w studiu Adrom spotykamy się tutaj przy dobrej cegiełce. Będziemy odpukiwać codziennie, żeby było na szczęście. Ktoś już do nas pisze, dzień dobry, więc salutujemy w takim razie. Rafał Juć, ekspert Polsatu Sport, wywiadowca Denver Nuggets, dawniej wywiadowca reprezentacji Polski i Adam Romański w studiu Adrom. Wczoraj nam coś nie wyszło, technicznie to się wszystko porąbało, nasz ostatecznie wczorajszy materiał się nie ukazał, ale może to i dobrze, bo strasznie byliśmy przygotowani na ciężką walkę z Wenezuelą, a dzisiaj jesteśmy po dobrym meczu. 80-69 wygrała Polska z Wenezuelą, jest pierwszy sukces na Mistrzostwach Świata. Będziemy o tym rozmawiać, będziemy to analizować, ale jesteśmy też pomówiani z kolegami z Chin, znaczy nie do końca z Chin. Jeden kolega z Gdańska, drugi z Ochoty, ale ogólnie są w Chinach. Chcemy się od nich dowiedzieć, co tam się dzieje. Będziemy się łączyć telefonicznie. Były już z tym kłopoty, wiemy, że to jest ciężko, więc spróbujemy od tego zacząć. Czy uda się nam połączyć, w takim razie sprawdzimy, z Szymonem Zaworskim, który jest korespondentem Polsatu Sport na tym turnieju. No to sprawdzimy zaraz, czy uda się, bo ostatnio przy testach było różnie, bo mam nadzieję, że nas w ogóle słychać tutaj, bo dzisiaj postawiliśmy na świeże powietrze i wiatr. I jakby lądowały tutaj samoloty gdzieś u nas w Lesznowoli, to będziemy musieli się nad tym zastanowić. No, na razie nie możemy się dodzwonić do naszego korespondenta Polsatu Sport. Czekamy w związku z tym, może do nas jeszcze tutaj ktoś dołączy. Rafale, to pierwsze twoje myśli, pierwsze twoje słowa o tym, co się działo dzisiaj w Pekinie w meczu Polska-Wenezuela. No, na pewno trzeba się radować z tego zwycięstwa. Długo tam czekaliśmy, były ogromne emocje. Jeśli ono udzielało się tak mocno u kibiców, to tylko wyobrażam sobie, jaka musiała być ekscytacja, jaka nerwowość, odliczanie w sztabie szkoleniowym i wśród zawodników, więc cieszy bardzo, że wygraliśmy. Mnie przede wszystkim cieszy, to nie był mecz, który będziemy pamiętali ze względu na styl gry, cieszy ze względu na to, że wygraliśmy. To moim zdaniem było najważniejsze. Cieszy to, że mieliśmy szansę od samego początku narzucić nasz styl gry, nie zwariowaliśmy, nie wdaliśmy się w potrzebne oganienie i zagraliśmy tak, jak powinniśmy i po prostu to spotkanie wygraliśmy. No, nie do końca było, znaczy na początku było ciężko, tak? Bo nagle Wenezuela zaczęła strzelać, trafiać za 3 punkty, ale to chyba nie było jej tożsamość, prawda? Ja posłuchałem, jak wyglądała konferencja prasowa w Pekinie i tam zawodnik z Wenezueli, trener cały czas powtarzali, że to nie była nasza tożsamość, a nasz trener i nasz zawodnik Michał Sokołowski, którzy byli na konferencji z kolei, mówili, że to była nasza tożsamość, czyli to, że tam parę trójek wpadło na początku, to nie było, rozumiem, normalne dla zespołu Wenezueli, takie po odrzutkach z wolnych pozycji. No tak, trafili 5 trójek w pierwszej kwarcie, w sparingach ta drużyna miała tylko 27% za 3, więc to na pewno w raporcie scoutingowym kadry Polski nie do końca mogło być zawarte, żeby i widać było, że w kilku sytuacjach nasi rywale zaskoczyli, zwłaszcza zawodnicy podkoszowi, z trudnych sytuacji rzucali te rzuty, trafiali przez ręce, ale właśnie tutaj jak taki bokser, który dostaje jednego, drugiego sierpowego w twarz, cały czas nasza kadra stała, znała swój plan, realizowała go konsekwentnie i wiedzieli, że na takiej skuteczności na pewno rywal się nie utrzyma. 5 na 5 było na początku, a potem do końca meczu, jak tu obliczymy sobie, 3 na 26. No to 3 na 26 to zapraszamy każdego rywala. Mi zaimponowało przygotowanie reprezentacji Polski, dobre pomysły. Tak jak nie byliśmy zachwyceni, prawda, Rafale, że Michał Sokołowski grał na pozycji 4 w kilku momentach w sparingach, to nagle tutaj okazało się, że to jest znakomite. Trener Taylor też to tłumaczył na konferencji prasowej, podkreślał, że ten manewr z obniżeniem składu, z graniem tylko jednym wysokim, to był właśnie przygotowany na zespół Wenezueli, żeby wyeliminować ich ruchliwych zawodników na pozycji 4. Udało się? Zdecydowanie. Zastanawialiśmy się, po co te sparingi, po co tyle mieszania, po co tyle miksowania. Mi bardzo podobała się dojrzałość trenerska Mike'a Taylora, jego spokój, konsekwencja i otwarta głowa na to, żeby korzystać z różnych pomysłów. Uważam, że kluczem na takim dużym turnieju jest umiejętność grania różnych stylów koszykówki, otwartość na dostosowanie się do tego, jak gra rywal, i to było widać dzisiaj po 4-5 minutach obniżenie składu, co w sparingach dość rzadko wykorzystywaliśmy, no i bardzo szybko też wykorzystanie zestawu AJ i Łukasz Koszarek, czyli widać, że NR Taylor miał te pomysły sprawdzone, znał je, trzymał może niczym asa w rękawie na te najważniejsze mecze, no i dzisiaj właśnie te ciekawe pomysły taktyczne pozwoliły nam tak naprawdę wygrać to spotkanie i od początku do końca narzucać styl gry. No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że nas tutaj trener Taylor uspokajał, zawodnicy uspokajali, że to
w ten sposób właśnie będzie wyglądało, że będziemy grać inaczej, że my pewne rzeczy sprawdzamy. Także obrona Switch, to powiedzmy tak fachowo, jeżeli to dobrze odczytuję, między pozycjami 1-4 wszystko zmienialiśmy właśnie dzięki temu, że mieliśmy taki skład. W związku z tym też było trudniej dojść do tego grania, które Wenezuela chciała grać, prawda? Czyli mieli rację, tak? Oni też nie grali tych 10 sparingów po to, żeby wszystko pokazać, ale żeby przygotować to, co dzisiaj widzieliśmy, prawda? Co mi bardzo podobało się, jeśli chodzi o naszą drużynę, to przede wszystkim świadomość swojej siły, dojrzałość. Polacy od samego początku no, wiedzieli, że są drużyną lepszą, że są faworytem i co ważne, dobrze sobie z tym radzili mentalnie, czyli nie było tam presji, nie było zbędnego podpalania się, to o czym mówiłem wcześniej, że kluczem spotkania z takim rywalem jak Wenezuela jest nie wdawanie się w zbędną bieganinę czy wymianę ciosów, tylko granie swojej koszykówki, realizowanie swoich założeń bardzo dojrzale, mądrze. Grał AJ Slaughter, który przeciwko tej wymiennej obronie rywali wiedział, kiedy zaatakować, zachował odpowiedni balans pomiędzy punktowaniem, kierowaniem dla kolegów, no i bardzo mądrze, dojrzale dbało o całą piłkę. No właśnie, AJ Slaughter trochę był dzisiaj w cieniu. No cóż, zobaczymy, nie mamy chyba łączności niestety z Szymonem Zaworskim na razie, bo trzeba też powiedzieć, że w Chinach nawet jakbyśmy chcieli do kolegów się dodzwonić, to całe kombinacje są, prawda? Tam gdzieś, gdzie jest internet, trzeba jeszcze specjalnie trochę pokombinować. Widzę, że na razie dwa telefony mieliśmy przygotowane z Szymonem. Nie jest, ale może teraz się uda, bo właśnie widzę, że się uaktywnił. No to sprawdzimy jeszcze raz, czy uda się nam połączyć. Halo? Halo, halo, dzień dobry. O, słyszymy się teraz, brawo. Szymon Zaworski, Polsat Sport. Jesteśmy na żywo w studiu Adrom. U ciebie ciemno już? Dobry wieczór? Już noc prawie, prawda? No, bardzo ciemno, 23:30. Tu mnie lekko budzić. Oczywiście żartuję, jeszcze nie idziemy spać, bo po tych emocjach w tym meczu to naprawdę jeszcze no tak aż czuć tę atmosferę, ciśnienie cały czas jeszcze jest wysokie, więc trudno się może spać tak naprawdę. To nie śpi jeszcze, nie śpi jeszcze, u nas 17 z minutami. Opowiedz nam, jak to odebrałeś tam stojąc gdzieś blisko boiska, będąc blisko. Czy to był taki mecz ekscytujący, jak to w telewizji wyglądało, naprawdę sporo emocji. Jaka otoczka tego, ile ludzi było i tak dalej. Bo tego do końca w telewizji nie widać. Słuchajcie, powiem, że ja tak naprawdę, jak byłem w Ukesonka Arenie, to przycierałem oczy ze zdumienia, ale zanim wszedłem z moim bardzo dzielnym operatorem, z Rzyszkiem Kołtoniem, bo naprawdę wykonał dzisiaj super ciężką pracę, to pozdrawiamy Zbyszka, jak zawsze. Areną. Pozdrawiamy Zbyszka serdecznie, tak. Słuchajcie, no tam tylu kibiców było, również biało-czerwonych, że ja mówię, zaraz, no ale... Co my w Polsce jesteśmy? Śpiewali w ogóle, ubrani biało-czerwono, no, z najróżniejszych części pomijając z nimi. No, oczywiście wielkie nadzieje, że tu przyjechali i taki kawał świata zmierzyli, ale z nadziejami, no bo każdy wiedział, każdy miał świadomość tego, że no, nieliczni tak naprawdę mieli okazję, żeby zobaczyć 52 lata, tak? 67 rok, ostatni raz Polacy grali w Mistrzostwach Świata, teraz po raz drugi w sumie. No i oni chcieli to obejrzeć, zobaczyć. Byliśmy do tej hali, Polacy się rozgrzewali, spokojni się wydawali, ale patrzyłem na tych Wenezuelczyków, mówię, no to tacy fizycznie faceci, że ciężko będzie. Poza tym Wenezuela jednak do najsłabszych zespołów no, nie należy. Tak wiele osób myślało, będzie łatwo w tym spotkaniu, lekko, ale początek pokazał, że nie. Natomiast wróćmy właśnie do tego momentu, kiedy w Ukesonka Arena, hala, która ma pojemność około 19 tysięcy kibiców i słuchajcie, na tym meczu było około 10 tysięcy. Ja w pewnym momencie czułem się, jakbym był... na meczu w Polsce. No to piękne. Śpiewali Polska, biało-czerwoni. No nie, naprawdę, no byłem pod wrażeniem, mimo że ci kibice byli tak naprawdę rozproszeni w różnych sektorach. Oni nie byli w jednym miejscu. No tak. I ja nie słyszałem kibiców z Wenezueli, ale słyszałem kibiców biało-czerwonych. Tak więc no, niesamowite wrażenie. Jeszcze jak hymn rozbrzmiał, to w ogóle... No coś niesamowitego. No chyba ciarki przeszły po ciele każdego, który kibicował naszej reprezentacji. No to tak jak Szymon Zaworski mówi, teraz razem z Szymonem to czujemy. Szymonie, co mówili koszykarze? Twoje materiały zapraszamy na polsatsport.pl, są tam już widoczne, także prezes Piesiewicz, także dyrektor Marian Kmita z Polsatu Sport, ale jakbyś mógł nam streścić, jaka atmosfera po meczu była wśród chłopaków w takim razie? Pierwszym, z którym rozmawiałem, to był Damian Kulik,
który stwierdził, że ciężko tam było na tych tablicach, bardzo ciężko było na deskach i oni się spodziewali, że Wenezuelczycy wyjdą jak takie wściekłe psy. I tak było na początku, bo przecież oni tam kosili te trójki niemiłosiernie, zresztą pierwsze czwarte przegraliśmy i tak zastanawialiśmy się, czy jak długo oni mogą to szaleńcze tempo narzucić, jak długo oni będą skuteczni. Więc Damian Kulik przede wszystkim zwrócił na to uwagę. Adam Baczyński, jak zapytałem go, Adam, przecież pochodzi z koszykarskiej drużyny, twój tata, twój dziadek, który przecież obserwował tam gdzieś z góry twoje poczynania, co ty czułeś w tym momencie? No Adam po prostu w pewnym momencie miał szklisze oczy i powiedział, jejku, no po prostu no, nie wierzę w to, że ja mogłem w czymś takim uczestniczyć. No był przeszczęśliwy w ogóle. No, trudno te emocje opisać. Oczywiście spokojny, stonowany, jak zawsze Mateusz Ponitka. Kiedy go zapytałem, Mateusz, no przecież jeśli wy wygraliście spotkanie z Wenezuelą, to chyba ta furtka otworzyła się na tę drogę, która chyba prowadzi, jeśli nie do ćwierćfinału, to na pewno do 1/8 finału. Oczywiście Mateusz tutaj mówi spokojnie, spokojnie, my tutaj musimy teraz wygrać z Chinami. Mówię, a wy w to w ogóle wierzycie, że pokonacie gospodarza? Mówi, no jak to nie? No. Przyjechaliśmy po to, żeby wygrywać. Więc z tego, co Mateusz powiedział, wynika, że my zajmiemy pierwsze miejsce w grupie i będziemy mieli bardzo fajną sytuację faktycznie. O ćwierćfinał, bo oni wierzą w to, że mogą ten ćwierćfinał osiągnąć. Mike Taylor, no wiemy, jaki to jest trener, wiemy, jaki to jest znakomity motywator, taktyk. Zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Ta presja przed tym meczem, bo przecież każdy wiedział, tyle lat czekania na mundial, takie długie oczekiwanie w ogóle na ten pierwszy mecz, to jest zawsze najgorsze. Przecież oni byli skoszarowani przez prawie miesiąc. Te sparingi, wszyscy wiemy, że na 10 meczów towarzyskich tylko 3 zwycięskie. Mówię, ta presja, ale on wiedział, że jak oni to spotkanie wygrają, to w tym turnieju może być naprawdę bardzo dobrze. Tak więc te wypowiedzi pomeczowe no, były bardzo takie z jednej strony optymistyczne, a z drugiej strony... Bez euforii, rozumiem. Takie bez euforii, tak? Bez szaleństwa. Bardzo racjonalne. O właśnie. Bardzo racjonalne. Czyli rozumiem, że jak patrzysz na to z bliska, na tę grupę, na tych ludzi, to, bo znasz sport, byłeś wiele razy reporterem na dużych imprezach, rozumiem, że tutaj się coś może fajnego urodzić, że jest właśnie dyscyplina połączona z entuzjazmem. To, co jest zawsze dobre w drużynach. Podzielasz ten pogląd? Tak, słuchajcie, to był dzisiaj zespół, który ja chciałem obejrzeć, naprawdę. To był prawdziwy team, to każdy się wspierał. Ja jestem też pod wrażeniem gry zawodników, którzy na co dzień grają w Energa Basket Lidze. No bo przecież dzisiaj najskuteczniejszym naszym zawodnikiem był Michał Sokołowski. No świetne spotkanie rozegrał. Ja tu nawet nie chodzi o liczbę punktów, ale o jego skuteczność. No, rzutach za 3 punkty 100%, na 2 rzuty 2 skuteczne, 71% skuteczności w rzutach za 2 wiórki. Zresztą Adam Chrystianiu cię też był królem deski. Tak jest, no, miał 10 zbiórek. Mieliśmy lepszą bestię niż Arona. Tak, no to była prawdziwa bestia dzisiaj. To, zresztą powiedziałem, Adam, to dzisiaj to bestia była na boisku. O mnie, skoro tak mówisz, to tak mówię, bo tak faktycznie było. I Aaron Cel przecież też świetnie zagrał. No to w ogóle ja się bardzo cieszę z tego powodu, że ci nasi koszykarze z rodzimej ligi tak świetnie sobie radzili, bo to pokazuje, że ta nasza liga również rośnie w siłę. Nasza liga. Słuchajcie, ja jestem przekonany, że mecz z nasza liga, tak, że zresztą prezes Polskiego Związku Koszykówki ci obwieścił radosną nowinę, że tej koszykówki jeszcze będzie więcej w telewizji Polsat, z czego zapewne i kibice, i Adam, i wszyscy. I Rafał Jucz też, który jest tu ze mną, też się cieszy. A właśnie, pozdrowienia dla Rafała. Tutaj no, słyszymy się cały czas. Tak. Słuchajcie, no ja jestem przekonany, że mecz z Chinami to będzie taki, może nie papierek lakmusowy, bo w pewnym sensie ten mecz z Wenezuelą był takim papierkiem, ale myślę, że ten mecz, jeśli go wygramy, a głęboko w to wierzę, pokaże, że my mamy drużynę, która, ja nie chcę mówić, że będzie miała lepszy wynik niż w 1967 roku, no, ale to będzie drużyna, która przyniesie tutaj naprawdę powody do chwały.
No dobrze. Szymon Zaworski, reporter Polsatu Sport, też człowiek koszykówki, duży człowiek, także dziękujemy Ci, Szymonie. Połączymy się, mam nadzieję, po wygranym meczu z Chinami. Bardzo miło się z Wami usłyszeć. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Słuchajcie, jeszcze tylko na koniec Wam powiem, bo trochę się uczymy tego chińskiego. Zapomniałem powiedzieć na początku ni hao, czyli cześć. No to skoro mam okazję, to powiem Wam na koniec. Cai zie, czyli... Do widzenia. No to dobrze, sprawdzimy potem, czy to nie jakieś przekleństwa są. Dobra, no to dzięki bardzo, Szymon. Pozdrowienia. Na pewno nie. Dziękuję, sie. Dziękuję, cześć. Pozdrów Zbyszka. Dobra, dziękujemy bardzo Szymonowi Zaworskiemu. Szymon, no widzicie, jaki to entuzjazm jest. Człowiek, który jest człowiekiem koszykówki, graliśmy z nim na Mistrzostwach Polski Dziennikarzy swego czasu, ale dobrze sobie pod koszami radził, ale tak w ostatnim czasie był bardziej przy piłce nożnej, a tu proszę, dotknął trochę koszykówki, to po prostu szaleje, pływa pod sufitem, prawda, że to fajne jest? To też pokazuje, jaka to jest ranga i ładunek emocjonalny tego spotkania, ten ciężar emocjonalny, tak? Ja uważam, że ta reprezentacja nawet pod wodzą Mike'a Taylora grała mecze ważniejsze, może nawet mecze lepsze, ale ten zapewne przejdzie do historii z racji tego, że to był ten mundial i to, co podoba mi się w naszej reprezentacji, jest ta chęć zwycięstwa. To widać wśród zawodników, no cieszyli się niczym dzieci, naprawdę była ciarki przechodziły, podejrzewam, żeby zawodników, u ludzi z ich rodzin, bo to jest wydarzenie historyczne i to pokazuje, że ta grupa jest przede wszystkim gotowa na sukces, ale tym bardziej jest głodna tego sukcesu. Właśnie, ale w tym wszystkim jest ten pierwiastek racjonalności. Papierek lakmusowy może tego wszystkiego, czyli taki papierek, co się wkładało do kwasu. Nie wiem, czy w szkole uczą jeszcze o papierkach lakmusowych. Ty jesteś z innego pokolenia, miałeś o papierkach? Różne papierki różne mieliśmy. Dobrze, lakmusowe pytałem. No dobrze, z tobą o papierach rozmawiać to niebezpieczne jest. W każdym razie wkłada się i odpowiedni kolor pokazuje, czy tam jest bardziej, czy mniej kwas. Nie chodzi nawet o kwasy. U nas kwasów nie ma. Kwasów nie ma, ale Mateusz Ponitka jest takim gościem, który popycha, który walczy, który jest zły, jak jest źle. Jego, jak przyjdzie się po złym meczu, to on nie powie, że było dobrze. I on dzisiaj był zadowolony, moim zdaniem, ale zmobilizowany. I ta drużyna jest inteligentnie pełna entuzjazmu do tego grania. Papierek uniwersalny się nazywa w szkole. No dobra. Nie wiem, aż już, słuchajcie, ja byłem tak dawno w szkole, że już nie będziemy o tym dalej rozmawiać. Spróbujemy zadzwonić do Marka Popiełka, dyrektora reprezentacji, przepraszam bardzo za to przejęzyczenie, który nam opowie, myślę, co dzieje się wewnątrz drużyny. Halo, Marku, jesteś? Cześć, Adam, witam. Dzień dobry, jesteśmy z Rafałem Juciem na żywo w studiu Adrom. Witamy Cię serdecznie. Gratulujemy, Marek. To była super robota, zwycięstwo z Wenezuelą. Brawo, cieszymy się. Opowiedz, jak to tam blisko boiska wyglądało, czy było mocno nerwowo? Dziękuję bardzo w imieniu całego zespołu, wszystkich zawodników, trenerów i osób zaangażowanych, bo jak sami wiecie, bo analizujecie, dla nas to jest bardzo cenne zwycięstwo. Oglądaliście mecz, także początek był dla nas trudny, bo Wenezuela była bardzo skuteczna w rzutach trzypunktowych, jeżeli mnie pamięć nie myli, pierwszych pięć rzutów trzypunktowych, wszystkie znalazły drogę do kosza. Wynikało to z tego, że byliśmy trochę zbyt mało agresywni w obronie, zbyt daleko biegaliśmy za zasłonami od piłki, bo to i Colmenares trafił z łatwej pozycji i dwa razy Luis trafił wychodząc po zasłonach. Także było tej agresywności z naszej strony zdecydowanie za mało na samym początku meczu. O, zerwało nam łączność z Markiem. O, zerwało nam niestety, więc na razie będziemy musieli się rozłączyć. No mieliśmy też kłopoty, kiedy próbowaliśmy, no ale spróbujemy do Marka zadzwonić jeszcze raz. W takim razie zobaczymy, czy się uda. No, teraz się Teraz się słyszymy ponownie, tak jest, więc słyszeliśmy Cię prawie do końca, jak z rozmowy mówiłeś. Także mówiłem na początku, trzy punktory Wenezueli dały nam się we znaki. Byliśmy zbyt mało agresywni, byliśmy zbyt daleko na zasłonach od piłki. Oni dochodzili do dobrej pozycji i byli bardzo skuteczni. Także na szczęście dobry nasz atak pozwolił nam zostać w grze. Wenezuela nie zdobyła tak naprawdę jakiejś znacznej przewagi. Wielokrotnie wygrywaliśmy piłkę do naszych wysokich, przede wszystkim do Adama Chryceniuka, który zarówno zdobywał punkty, jak i dobrze dogrywał piłki do biegających gdzieś tam do Ponitki, później do Sokołowskiego. Także to pozwoliło nam zostać w grze. Jak tylko byliśmy bardziej agresywni w obronie, odcinaliśmy pewne podania, byliśmy agresywni na pick and rollach, jeżeli chodzi o grę graczy wysokich, a także
część zespół po prostu przekazywaliśmy i wytrzymywaliśmy sytuację jeden na jeden. No właśnie. Doprowadziliśmy do tego, że rzuty trzypunktowe były oddawane pod presją i myślę, że to w połączeniu z takim dosyć mądrym, cierpliwym atakiem i niewielką liczbą strat, bo strat mieliśmy tylko 3 w pierwszej połowie, tak. A tylko 10 w meczu, a przy 17 chyba, przepraszam, przy 12 Wenezueli to i tak to jest plus. Nie pozwoliliśmy im się rozpędzić z ich szybkim atakiem i dzięki temu kontrolowaliśmy mecz. Ty wiesz więcej o taktyce, nie wszystko nam mogłeś powiedzieć wczoraj, kiedy rozmawialiśmy, nie wszystko nam pewnie powiesz dzisiaj, ale już możemy ocenić, ty możesz ocenić, jak to zostało zrealizowane. Czy Wenezuela niczym nie zaskoczyła, czyli przygotowanie było dobre i realizacja powiedzmy na 4+, na 5, jak byś to ocenił? Znaczy tak, Wenezuela ostatnio dużo zmieniała swoich graczy obwodowych, trudno było nam przewidzieć, w jakiej piątce wybitą. Myśleliśmy, że Gregory Vargas będzie grał znacznie dłużej niż grał. Z jakiegoś powodu, nie wiem, może miał jakiś problem zdrowotny, grał tylko 15 minut i przez to Wenezuela grała w trochę inny sposób. Obawialiśmy się Zamory z numerem 7, który jest bardzo nieprzewidywalnym strzelcem. Nie zaistniał praktycznie. Udało się dzisiaj powstrzymać. Dzisiaj udało się powstrzymać, bo tylko 1-6. Myślę, że w przeciągu całych zawodów dosyć dobrze sobie radziliśmy z Colmenaresem, który oprócz tego, że grał tyłem do kosza, w kilku sytuacjach ograł nas na prawą rękę, to myślę, że bardzo trudno przychodziło mu zdobywanie punktów. Wiedzieliśmy też, że Wenezuela jest mocną drużyną na tablicy atakowanej i tu niestety zrobili nam trochę krzywdy, aż 17 zbiórek ofensywnych i 14 punktów z ponowień, także tu mieli oni przewagę, powiedziałbym, wyraźną i tego nie do końca nam się udało zatrzymać, ale na szczęście nie miało to wpływu na pozytywny wynik meczu. Tak jest. No my już tutaj w Studiadrum się przygotowujemy trochę na Chiny. Rozumiem, że u Was ta praca jeszcze będzie wykonana, zresztą mówił o tym trener na konferencji prasowej, którą oglądaliśmy. Natomiast no coś o tych Chińczykach już wiemy i Ty wiesz więcej niż my, to jakbyś mógł powiedzieć od swojej strony, jak ten mecz za 2 dni może wyglądać i co z tymi Chińczykami. I po obejrzeniu, bo wiem, że byłeś na meczu, prawda? Tym drugim z bliska na to patrzyłeś. Co tam, jakie masz wrażenia, co tam może możesz nowego dołożyć? Już obejrzawszy to spotkanie z Wybrzeżem Kości Słoniowej, które oni wygrali 15 punktami. Powiem tak, pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to są imponujące warunki fizyczne Chińczyków i to dotyczy nie tylko graczy podkoszowych. No. Jesteśmy, słyszymy się, dobra. Bo tych centymetrów jest tam naprawdę dużo i jest to drużyna bardzo, bardzo atletyczna. Powiedziałbym tak, jeżeli chodzi o sposób ich grania, gracze obwodowi dużo penetrują do kosza, są silni fizycznie, świetnie się czują w kontrataku, więc jednym z kluczy do wygrania meczu będzie na pewno takie mądre granie, ograniczenie liczby strat, cierpliwa praca na dobre pozycje. Być może będziemy bardziej atakowali grał jeden na jeden graczy obwodowych niż podkoszowych w sytuacjach typowo pick and rollowych albo low post, bo bardzo trudno jest się przebić przez tych bardzo wysokich graczy podkoszowych z reprezentacji Chin. Jeżeli chodzi o ich sposób gry w ataku, to jest to dosyć nietypowe, że gracze tacy jak Zhou Qi, jeżeli dobrze wymawiam, gdy chodzi tak o gracza z numerem 15, a także i Jian Liang, który gra z numerem 11, to są gracze bardzo wysocy, o świetnych parametrach, ale bardzo mocno bazujący na rzucie z pół dystansu i z dystansu. Także grają w trochę nietypowy sposób, trzeba ich też pilnować na obwodzie, a nie są tak dobrzy w grze tyłem do kosza. Powiem tak, będziemy próbowali szukać tych słabych stron u Chińczyków. Myślę, że obrona na obwodzie nie jest tak silna jak obrona podkoszowa i będziemy próbowali ich tam zaatakować. Czy także inna rotacja, Marku? Czy także inna rotacja, inni zawodnicy raczej? Bo tak tutaj my, analizując z Rafałem, tak się spodziewamy, że to będzie jednak zupełnie inny mecz, także inne pomysły, jeżeli chodzi o rotację. Może, oczywiście może tak być, bo dzisiaj myślę, że świetnie wypalił jeden z tych pomysłów, gdzie Michał Sokołowski grał na czwórkę, bo z graczami bardzo
mobilnymi Wenezueli, to się sprawdziło, a on też mógł wykorzystać swoje przewagi w ataku, bo bardzo dobrze gra na piłce i jest skuteczny w rzutach z dystansu. Może trudno sobie wyobrazić takie ustawienie w meczu z Chinami, może będziemy musieli się trzymać bardziej takich tradycyjnych ustawień, a może też zagramy razem z Adamem Chrydzeniukiem i Damianem Kuligiem, aby lepiej się przeciwstawić tym zawodnikom bardzo wysokim, bo w trakcie przygotowania wielokrotnie używaliśmy takiego ustawienia, dzisiaj nie. Jednak no, zjedliśmy przed chwilą kolację w sztabie trenerskim, było już bardzo dużo pomysłów, też niektóre z nich były takie, powiedziałbym, których nie używaliśmy zbyt często, także zobaczymy, jeszcze przeanalizujemy trochę wideo, jutro jest spotkanie, pokażemy scouting i przygotujemy się jak najlepiej na poniedziałek. Rozumiem, że nie były to pomysły dotyczące kolacji i tego, co po kolacji, tylko to pomysły taktyczne, rozumiem. Czy coś się, Marku, tam jeszcze zaskoczyło w tym pierwszym dniu meczowym jako dyrektora, kierownika? Zdarzyły się jakieś komplikacje, przygody? I jak wygląda ten mecz Chińczyków od środka? Czy to jest taka burza 20 tysięcy widzów, czy tej atmosfery takiej pomagającej gospodarzom jednak od środka tam się nie wyczuwało? Znaczy tak, trudno mi ocenić, nie mam takich jeszcze oficjalnych danych, jak dużo osób było na naszym meczu. Wiadomo, że trudno jest wypełnić tak ogromną halę, natomiast atmosfera oczywiście była w miarę przyjemna do tego, żeby grać jak najlepiej. Myślę, że organizacyjnie wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Może oprócz tego, co ciebie też zawsze interesuje, w pierwszej połowie nie działała dobrze tablica wyników, w sensie nie były na nią nabijane faule, co drużynom troszeczkę utrudniło działanie, ale oczywiście kontrolowaliśmy to we własnym zakresie. Jeżeli chodzi o sam mecz Chin, co też jest bardzo, bardzo ciekawym przeżyciem, bo już hala była, można powiedzieć, wypełniona, czyli koło tych 18 tysięcy osób było na meczu. Już Chińczycy obserwują spotkania koszykarskie bardzo żywiołowo, bo są kompletnie zakręceni na punkcie basketu, przede wszystkim tego spod znaku NBA. Także to już też odczuliśmy w trakcie meczów nawet tych towarzyskich, że Chińczycy dosyć tłumnie przychodzą na mecze i potrzebują tej koszykówki, więc chyba Chiny są fajnym miejscem, aby taki turniej rozgrywać. I fajnym miejscem, żeby Chińczyków ograć w poniedziałek o godzinie 14 polskiego czasu. To tak sobie spuentujemy, Marku. Dyrektor kadry Marek Popiołek, dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu Adrom. To dzwonimy się w poniedziałek po wygranym meczu. Umawiamy się? Dziękuję bardzo i jesteśmy umówieni na telefon w poniedziałek. Dzięki bardzo. Miłego wieczoru, dobranoc. No. Dziękuję, dobranoc. Dziękujemy Markowi Popiołkowi w takim razie. No to jakie tutaj masz wrażenia? Marek tam tutaj zanalizował, robotę nam odbiera troszeczkę, no prawda? Właśnie, ale... Bo wiele rzeczy nam powiedział o tym, co było i co będzie, prawda? Fajne rzeczy Marek opowiadał i rzeczywiście ja mam wrażenie, że myśmy zrobili dużo dobrego w tym meczu, jak to już o tym mówiliśmy, ale na tle tego, co Marek nam jeszcze tutaj przekazuje na temat tego, jakie pomysły są. Ja dużo mówię o tej dojrzałości koszykarskiej. Moim zdaniem ona dzisiaj naprawdę przejawiała się w tym, że ta drużyna była gotowa robić rzeczy również niewygodne, również takie, które nie zawsze widać w statystykach, takie, które no, czasem koszykarzowi się nie chce, bo jest zmęczony, czy już myśli o następnej akcji, właśnie jak odcinanie zasłon, jak bycie bardzo fizycznym, jak komunikowanie siebie, jak pomaganie sobie nawzajem, ufanie sobie nawzajem. I czasem jest to też no, granie czy przeciwko sobie. Większość zawodników woli oddawać łatwe rzuty, nawet bez presji rywala z dystansu, szukać widowiskowych zagrań. Dziś było mniej tego basketu widowiskowego, a nastawionego stricte na rezultat i na wygrywanie. Mi się bardzo podobał właśnie Michał Sokołowski, AJ Slotter, Mateusz Pojętka. Wiedzieli, kiedy upraszczać, kiedy szukać łatwych punktów, ale to wszystko było naprawdę robione z głową. Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną lepiej zorganizowaną, mądrzejszą, koszykarską, bardziej doświadczoną, a przecież przed turniejem można było typować, że to jednak rywal, ograny na tych turniejach. Igrzyska olimpijskie, prawda? Zwycięstwo w panamerykańskich igrzyskach to są zawsze, nie wiem, to była mistrzostwa Ameryk, tak? Więc to taki był turniej, trochę często w osłabieniu drużyny grają, ale jednak, prawda? No, mała liczba strat i przede wszystkim 38% z gry rywala. Uważam, że to było naprawdę znamienne i to nie dlatego, że oni nie potrafili trafiać do kosza, tylko dlatego, że byli świetnie bronieni, wyrzucani od kosza z
zmuszenie wręcz w drugiej połowie na ratowanie się, kilkukrotnie błędy, trudno oddawane rzuty pod presją, wyrzucanie w ogóle za boisko, choćby Lewis, błędy autu kilkukrotnie, tak było tak daleko, byli broni na zasłonach. Aronsel, który świetnie wymuszał faule ofensywne, komunikował się z kolegami z drużyny, pomagał, no, cała drużyna zrobiła świetną robotę. Ja tutaj sobie wynotowałem z konferencji prasowej, że Pedro Chuorio powiedział, to oni byli agresywni, a myśmy się bali, rozmawialiśmy z trenerami, z zawodnikami, oni mówili, Wenezuela się na nas rzuci, to jest brutalny zespół, a to my byliśmy agresywniejsi, świetną robotę wykonali właśnie ci ludzie, Mike Taylor mówił o nich na konferencji prasowej, niebieskie kołnierzyki, czyli to jest taki amerykański termin, prawda, oznacza, w białych kołnierzykach idą do biura, a w niebieskich tam do łopaty czy na maszynę, prawda? Tak. I to są ci twardziele. I takimi twardzielami właśnie są Michał Sokołowski czy Adam Chrycaniuk, którzy pokazali też to, ten bonmot Mike'a Taylora, że nasza bestia była lepsza od La Bestii, czyli Colmenaresa, tak? Nie, Colmenaresa. Już nie muszę umieć tego nazwiska, bo z nimi się nie będziemy spotykać. A trener Fernando Dura, Argentyńczyk, który kiedyś był asystentem w mistrzowskim zespole olimpijskim 2004 w Argentynie i z Rio współprowadził drużynę Brazylii, powiedział, że jak debiutanci wyglądaliśmy, jak debiutanci, że graliśmy nerwowo, jakby to był pierwszy turniej, czyli te atuty, które braliśmy się w Wenezueli, agresywność, nie, i że to oni będą bardziej doświadczeni, też nie, więc to wszystko fajnie wyglądało, prawda? Ja jeszcze mam takie tutaj uwagi zapisane, które chciałem powiedzieć, że mieliśmy duże problemy w końcówkach kwart, pierwszej, drugiej, trzeciej, kiedy spadała jakoś intensywność, gapiliśmy się, jakieś straty się działy i bardzo fajnie, że zareagowaliśmy to bardzo dobrą czwartą kwartą, kiedy w ogóle nie było żadnych problemów, kiedy zamknęliśmy mecz dwiema trójkami Adama Waczyńskiego i już druga, teraz nie pamiętam, kto to jeszcze trafił, i nie było w ogóle pytań o to, co może być dalej. Tam Aaron Cel też trafił na pewno, także myślę, że jeżeli chodzi o dojrzałość tej drużyny, naprawdę wyglądało to nieźle. I tak, na pewno mecz był rozgrywany w dużej intensywności. Zastanawialiśmy się, jak te przygotowania wpłyną na naszą kadrę. Widać, że ta drużyna była świeża. No, byli graj tak, to byłby ostatni mecz, tak? Mądrzy, z głową, ale przede wszystkim bardzo fizycznie, nie oszczędzali się i to też mogło mieć jednak to tempo rozgrywania tego meczu, mogło mieć wpływ, że w końcówkach kwart, zwłaszcza przy zmianach, bo ten jednak starał się z drugiej połowie każdej kwarty wprowadzać zawodników świeżych, nowych, gdzieś tam poniekąd spadało, czasami pojawił się brak zrozumienia, ale w najważniejszych momentach cały czas ta drużyna grała pewnie, była świadoma, było mało strat, bo tylko 10, no i przede wszystkim był bardzo dobry atak pozycyjny, bo był cierpliwy i oddawaliśmy naprawdę rzuty stąd, dobre rzuty, skąd chcieliśmy. A nie tak jak Wenezuela, bo właśnie o tym była mowa, też podkreślał Marek Popiełek, że oni rzucali, ale rzucali w panice, rzucali nerwowo i w pewnym momencie ten wynik się rozjechał. Bardzo podobnie było w meczu Chiny w Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie też Chińczycy doprowadzili do tego, że Wybrzeże Kości Słoniowej w końcu rzucało złe rzuty i wtedy przewaga urosła, a oni w końcu wygrali. Niepokoi na pewno liczba nietrafionych rzutów spod samej obręczy, prawda, Rafale? W statystykach to jest tak, że mamy 32 punkty z pomalowanego, 16 na 32, ale bardzo dużo z tego to były takie grzyby kompletne, takie przestrzelone dobitki właściwie, i o tym też kibice pisali na Twitterze, jak ty to odbierasz, skąd, z czego to wynikało? Bo to był taki najsłabszy element, myśmy z gorszych rzutów trafiali spokojniej, a spod samego kosza przelatywało. No tak można zobrazować, że poniekąd to jest jak z jeżdżeniem samochodem, ale nagle jedziesz do Wielkiej Brytanii, masz kierownicę z drugiej strony, ruch z drugiej strony, jeszcze się okazuje, że na czerwonym jedziesz, na zielonym stoisz, tak poniekąd dzisiaj było. Inny w ogóle styl gry, drużyna, która grała w ogóle z innymi zasadami, jeśli chodzi o rotację, jeśli chodzi o podwojenie, o dawanie miejsca, bo tego miejsca było bardzo mało, dużo bardziej skoczna, zawodnicy na pozycji 1, 2, 3 próbowali blokować, zostawiali, grali zespołowo na całej zbiórce, więc długimi fragmentami koszykarze jednak potrzebowali przetestować pewnych rozwiązań, nauczyć się. To był pierwszy raz ta drużyna grała w ogóle z ekipą z tego kontynentu grającą w takim stylu koszykówki, tak? No i to była ogromna nowość i uważam, że to jest na plus, bo to doświadczenie będzie też sprawiało, że nasza drużyna będzie lepsza i mądrzejsza w przyszłości. Ja myślę, że napisałem o tym tekst, mam nadzieję, że on niedługo będzie, a może już jest na polsacie.sport.pl, o tym, że to był taki nasz Ekwador. Pamiętasz Ekwador? Byłeś młodym kibicem wtedy. 2006, Paweł Janas, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Niemczech i my wychodzimy na ten Ekwador, którym niewiele wiemy, ale mamy poczucie wyższości z całkiem dobrą drużyną i okazuje się, że wszystko bum, 0-2, potem dostajemy w drugim meczu od Niemców i się cała sprawa rypła. A my ten Ekwador przeszliśmy, tym Ekwadorem naszym była Wenezuela, trochę z innej strony kontynentu amerykańskiego to jest, ale też taka sama sytuacja, prawda? Trochę nieznany styl, zawsze tu w Europie, eliminacje, zagraliśmy na Euro wtedy, tutaj my gramy Eurobaskety cały czas i trzeba było się do tego przyzwyczaić, także to jest cenne, prawda? Że było
brawo dla Mike'a Taylora, naprawdę jego grupę, za przygotowanie mentalne, taktyczne, dostarczenie informacji i zbudowanie tej pewności, że można zagrać z zespołem tak grającym stylu. Ja byłem pełen wrażenia. Trochę się powtarzamy, ale to chyba jest najważniejsza informacja. Taką zabawę na koniec proponuję w Studiu Adron po meczach Polaków, ponieważ my jesteśmy pozytywni, Rafał jest mega pozytywnym gościem, ja zawsze do przodu, pierwszą do przodu i chcemy tylko mieć pozytywne rzeczy. A właśnie, ale może indywidualnie zaczniemy od niewątpliwego bohatera. Znaczy, chciałem, żebyśmy dawali po jedną, dwie lub trzy gwiazdki ewidentnym bohaterom meczu. Nie mówimy o złych występach, mówimy tylko o dobrych. Ludzie, którzy zasłużyli na jakościowe gwiazdki. Trzy, to myślę, że będziemy jednogłośni, że Michał Sokołowski za to spotkanie. To, co zrobił Michał, ja przypominam, że ja napisałem pod wpływem trochę też jego braku na boisku w 2017 roku w Eurobaskecie w meczu z Finlandią przegranym tekst o tym, że należy porzucić przepis o dwóch Polakach na boisku, bo on był zawodnikiem, który na tym przepisie najwięcej zyskał, a trener Taylor go nie wystawił na ten najważniejszy mecz. I teraz mamy po kolejnych dwóch latach tego Michała Sokołowskiego, lat 27, który gra jak, no nie wiem, jak to powiedzieć, Rafale, no on po prostu jak pewniak taki, prawda? Wychodzi jako zmiennik, od razu robi dobrą akcję, spod kosza trafia, biega dobrze, wymusza faule, spełnia wszystkie zadania. No to było genialne po prostu dzisiaj. No tak, wniósł taką naprawdę potrzebną iskrę z ławki, tego, czego nie mieli nasi rywale. No i miał sekwencję naprawdę no, bez błędu, wręcz idealną, perfekcyjną, kiedy no, każdy dotek piłki zmieniał się w coś pozytywnego dla naszej drużyny. Czy to podanie, wymuszenie, przechwyt, pomoc w defensywie, wjazd, dobitka. Zagrał w swoim stylu, zagrał świetne zawody. Cieszy to, że Henry Taylor znalazł też dla niego miejsce, tak, bo długo w tej kadrze Sokołowski jednak rywalizował z Ponitką. Było wiadomo, że Ponitka jest liderem, faworytem. No i tutaj Michał tracił, przegrywał. Nie było dla niego takiego miejsca. Teraz fajnie odnalazł się w tej roli też takiej oszukanej małej czwórki. Koszykówka mocno idzie do przodu i zwłaszcza w dzisiejszym spotkaniu to byli dla niego idealni rywale. Na cztery właśnie. Na pozycji 4 i 3, tak, przepychał się, grał w taką koszykówkę, jaką lubi. No i też to pokazuje, że on sobie na treningach, swoją upartością, treningiem, osobowością jednak walczył rolę w drużynie, bo to nie jest tak, że tylko on sam brał piłkę i szarpał, ale to szukali go koledzy, ustawił to świadomie ten Taylor, no i tak grała cała drużyna, że Michał na tym bardzo mocno zyskał. Przygotowany był na to. 24 minuty cela, 3:41 Balcerowskiego w tym meczu, czyli 28 minut, czyli 12 minut Michał Sokołowski grał na czwórce ze swoich 21,5. Zdobył najwięcej punktów dla Polaków, bo to było 16 plus 9 zbiórek przy 7-9 z gry. Znakomicie. Ktoś jeszcze na trzy gwiazdki dla Ciebie? W tym meczu? Taki dwie osoby maksymalnie na każde gwiazdki. Więc jeżeli na trzy, to ktoś jeszcze? No, jeszcze bym się zastanawiał, czy Adam Hrycaniuk nie zasłużył. A, mam tu Adama Hrycaniuka na trzech gwiazdkach też. To ja najpierw powiem. Adam, bestia, nie bestia, żarty, nie żarty, ale on wyszedł w pierwszej piątce, po pierwsze, co było też inaczej niż mogliśmy się spodziewać z Danielem Kuligiem. Zrobił znakomitą robotę zasłony, zrobił znakomitą robotę także dograniami, trzy asysty, kiedy trzeba zebrał, nie faulował, że zrobił jeden błąd na zasłonie, to w ogóle nie ma o czym mówić. Trzymał poziom, zastawiał, fantastyczna robota fizyczna i to właśnie Hrycaniuka zapamiętają ci Wenezuelczycy jako tego, który był tym agresywnym człowiekiem na boisku. No i zwłaszcza dzisiaj zagrał świetnie w ataku, biorąc pod uwagę, że Wenezuela w defensywie kładła bardzo mocny nacisk na podwajanie, na wyrzucanie zawodników z piłką daleko, za linię rzutów za trzy. On bardzo mocno rolował. Często znajdował się z piłką w rękach i musiał decydować, jaką zagrywkę do kogo podać. Miał trzy asysty, dobrze znajdował otwartych kolegów wcinających, no i też dwa razy miał taką akcję, gdzie świetnie też pokazała to kamera, no wręcz niczym juniora ograł tyłem do kosza silnych rywali, potrafił dziś też na lewą rękę, widać, że świadomie. A na początku meczu rzucił z pół dystansu i tu koledzy nasi, Piotr Sobczyński, Rafał Darzynkiewicz z Chin, zauważyli, że ławka pokazywała dalej, nie podchodzimy do Hrycaniuka, nie podchodzimy, zwracamy uwagę na innych i to też jest dobre, bo to znaczy, że właśnie rodzą się pozycje, które Adam potrafił wykorzystać. Super. Więc oprócz swojej stabilnej gry, jaką zawsze robi, czyli twardej gry w defensywie, takiej, jaka dzisiaj była nam potrzebna, świetnej komunikacji, bo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważnym, no można powiedzieć, Adam Hrycaniuk jest rozgrywającym w obronie tej prezentacji, tak, on krzyczy każdą
każdą zasłonę, udziela informacji dla zawodników stojących tyłem, skąd idzie pomoc, skąd będzie zaraz zasłona. Mocno rotuje, pomaga, bierze sporo odpowiedzialności, czasem jemu się dostaje, bo jest chwilę spóźniony, ale dlatego, że to jest zawodnik, dzięki któremu Ponitka, Baczyński, Soter mogą być agresywni bardziej z przodu, bo wiedzą, że ktoś z tyłu jest za nim, będzie chronił obręczy i dzisiaj Wenezuela miała ogromny problem, zresztą co widać po ich procentach z gry. Tak jest. Na dwie gwiazdki w takim razie. Dwie gwiazdki, to już krócej będziemy uzasadniać. Kto twoim zdaniem zasłużył na dwie gwiazdki? Na maksymalnie dwóch ludzi. Bo dla mnie zdecydowanie Ponitka, swoją twardością, zawziętością i tym, że on dzisiaj chciał grać nie swoją koszykówkę, tylko taką koszykówkę, jaka zapewnia zwycięstwo. Mhm. Odszedł trochę od swojego stylu gry, nie walił głową w mur, wiedział, że ta drużyna się podpala, że broni zbyt agresywnie, wykorzystywał to. No i uważam, że też Adam Baczyński. To jeszcze tylko dorzucimy statystyki, takie, które opowiadają, co robił Mateusz Ponitka. 9 na 11 z linii rzutów wolnych i wymuszał faule, grał mega mądrze w trzeciej kwarcie, kiedy mieliśmy 7 minut bonus, czyli wtedy właśnie on i Waczyński zrobili robotę. Kto drugi na dwie gwiazdki? Adam Waczyński. Adam Waczyński. No mam to samo napisane. Podglądałeś albo myślimy tak samo, co nie jest wykluczone. Adam Waczyński za? Za swoją mądrość, za ruszanie się bez piłki, za spacing, za rzuty z dystansu, za dojrzałość koszykarską. Długo był dzisiaj na parkiecie, dobrze też powalczył w defensywie. Był takim świetnym zawodnikiem uzupełniającym, ale grającym na bardzo wysokim poziomie. 13 punktów, 5 na 5 wolnych, kiedy było trzeba, jedna trójka w ważnym momencie i taki rzut z półobrotu po wejściu, kiedy były ostatnie sekundy akcji. Wszystko to, czego oczekujemy od kapitana. No to po jednej gwiazdce jeszcze. Mamy kogoś na jedną gwiazdkę, czy już zostawiamy? Ja uważam, że Aaron Celi i AJ Slaughter też podglądałeś. Po jednej gwiazdce. Następnym razem zrobię tak. No nie, to możemy pokazać. Pokaż. No tak, napisał to samo, no patrz. No. Mamy swoje. Jeszcze też uważam, że należy się taka mocna gwiazdka też naszemu trenerowi. No, to trener to będziemy, to mu dajemy 6 gwiazdek za dzisiejsze, wszystkie, które mamy. Slaughter i Cel, dlaczego? AJ Slaughter dlatego, że naprawdę widać, że rozwinął się w roli rozgrywającego. Na Eurobaskecie momentami, czy dwa lata temu, czy w kwalifikacjach były momenty, że wręcz no, trzeba było iść do Łukasza Koszarka jako takiej opcji, która uspokajała grę, pomagała. I dzisiaj AJ tak dobrze rozgrywał, że nikt nawet nie miał pretensji. Nie mówił, czy AJ to jedynka, czy dwójka. Grał mądrze dla drużyny, nie podpalał się. No i sprawiał, że ta defensywa, switch agresywna w ogóle nie funkcjonowała dla rywali. 9 rzutów tylko, nie, 8 nawet. 3 na 8 z gry, 7 punktów w związku z tym. 5 asyst, 0 strat AJ Slaughter. I to ważne. A Aaron, cel? Defensywa dzisiaj zagrał świetnie. Na tych switchach był często atakowany. To w telewizji może nie do końca było widać, ile fizyczności go to kosztowało. Jeden na jeden z nim grali trochę też. Cały czas był atakowany w całym meczu. Często był zmuszany do przekazywania czy do pomagania. Był na nim też obowiązek jednak krycia zawodnika z piłką i świetnie to robił. Oprócz tego w ataku inteligentnie, mądrze. No i trafił też otwarte rzuty, których było sporo takich odrzutek. Gdyby on się wahał czy nie rzucał, być może byłoby mniej miejsca dla gry dla pozostałych. Tak jest. Aaron Cel 5 na 10, 2 na 7 za 3 punkty w tym, więc ta rola, gdzie jego ten strzał musi wejść po prostu i to daje nam przewagę. 80 do 69 Polska wygrywa z Wenezuelą. Dzisiaj jest sobota, pojutrze w poniedziałek o godzinie 14, o 10 grają Wenezuelczycy z Wybrzeżem Kości Słoniowej, natomiast o godzie 14 polskiego czasu, 13.50 zdaje się, transmisja rozpocznie i też w programie ogólnopolskim TVP. Będzie mecz z Chińczykami. Trener Taylor wspominał na konferencji, pytany przez Chińczyków już oczywiście, że nic jeszcze nie ma przygotowane, nic nie wie i zawodnicy nic nie wiedzą, ale powiedział, że już dwa razy Polska była w sytuacji, w której graliśmy z gospodarzami i to były bardzo ciekawe mecze. Był to mecz z Francją na Eurobaskecie 2015, kiedy Marcin Gortat miał z rogu boiska rzut na zwycięstwo, nie, na remis, przepraszam, a to był wtedy naprawdę ogromnie fantastyczny, znakomity zespół francuski przygotowywany na triumf w tym turnieju, co ostatecznie im się nie udało. No a dwa lata później w Finlandii, no dramatyczny mecz, po którym, który Mark Kanen wyrównał trójką, a potem przegraliśmy po dwóch dogrywkach. Jak tych Chińczyków, z którymi gramy pojutrze, Rafale, odebrać? Obejrzeliśmy uważnie spotkanie. Jakie masz wrażenia, najpierw takie ogólne, zanim przejdziemy do informacji? Tam zawodnicy, oni lubią takie wyzwania, lubią grać u gospodarza, bo to jest taka możliwość jako underdog, drużyna, na którą nikt nie liczy, całe oczy będą zwrócone na Chiny, gdzieś tam uszczypnąć, strzelić w nos takiego rywala, to zawsze smakuje podwójnie. Uważam też, mimo że nie byłem na miejscu, oglądałem te mecze, ten doping nie był tak imponujący jak we Francji czy Finlandii. Nie było to przytłaczające. Tutaj bardziej jest taki pisk pojedynczy, kiedy są jakieś udane zagrania, kiedy takie jest zachowania jak wobec gwiazd filmowych, prawda? Że jak Kim Basinger za moich czasów, a za twoich to jaka to jest?
No nie wiem, czy mogę zdradzać, bo no właśnie, na aktorka jakaś. Kim Basinger to też była aktorka. Ale nie mówić. No. Nie, no dobra, okej. Okay. No w każdym razie, jak ona idzie ulicą, to takie są reakcje właśnie, że może tak coś zrobi, może zdejmie szalik i poda, to tam mniej więcej to tak wygląda, prawda? No i tam bardziej taki kult jednak jednostki, agresywnych zagrań, a mniej patrzenie na losy meczu, ta drużyna nie pomagała, tak? Czasem się patrzy serbskich kibiców, francuskich, wiedzą kiedy pomóc, kiedy krzyknąć. I dlaczego o tym wspominam? Bo uważam, że dla naszej ekipy to jest bardzo ważne. My się dużo komunikujemy, trener sporo krzyczy, jest sporo informacji od reszty sztabu pomiędzy zawodnikami i dla nas to jest bardzo ważne, żeby się rozumieć, bo sam pamiętam, jak siedziałem na ławce w tym meczu właśnie z Finlandią, gdzie po prostu przez brak zrozumienia, brak możliwości komunikacji popełnialiśmy pewne straty. Ja mam takie wrażenie, Rafale, zaprzecz lub się zgodź, że przede wszystkim dzisiaj w tym meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej Chińczycy grali bardzo wolno, co nam bardzo pasuje. Oni nawet byli momentami skuteczni, mieli, potrafili wykorzystać tych swoje wieże bardzo wysokich zawodników, których mają trzech i rotują ich na pozycjach 4-5, wszyscy mają po 212 cm, tak jak mówił Marek Popiołek, bardzo dobrze grają z piłką w rękach, z obwodu, atakują, takie mają zagrywki na 5-6 metr, gdzie oni wchodzą pod kosz, wbijają się, trudno ich zatrzymać, będzie trudno, natomiast mecz jest powolny, akcje trwają bardzo długo, oni rzucili 70 punktów z trudem. I to nam chyba pasuje, prawda? Bo my jesteśmy zespołem komunikacji, tak jak powiedziałeś, zespołem dobrej reakcji. Im wolniej gra rywal, tym my mamy szansę bardziej nadążyć. To chyba jest dobry znak dla nas, prawda? Ja bym w ogóle zaryzykował tezę, że dzisiejsze spotkanie styl Wenezueli było bardziej niewygodne i bardziej nieprzewidywalne dla naszej ekipy, co oczywiście nie mówię o tym, że jesteśmy faworytem tego spotkania z Chińczykami, bo mimo wszystko uważam, że to będzie spotkanie z kategorii 50-50 i tu przede wszystkim fizyczność i walka będzie kluczem. Chińczycy mieli dość nietypowe przygotowanie, bo już od maja było widać trochę znużenia. Po drugie, podchodzimy do tej drużyny z respektem, szacunkiem, graje na wielu turniejach, ale od dawna już bez sukcesów, 2-3 ostatnie lata, wymiana pokolenia. Jest młoda ekipa, być może nawet mniej doświadczona, bo tam średnia wieku tylko 25 lat i oprócz znanego na całym świecie i grającego... I Jian Lian, który kiedyś grał w Milwaukee, New Jersey, Washingtonie i Dallas. Oprócz tego zawodnika tak naprawdę reszta to są albo gracze dopiero młodzi, albo tacy tylko, którzy jednak zasmakowali gry wyłącznie w Chinach, więc ta liga chińska też, bo to też trzeba wymienić, że jest ogromna różnica, jeśli chodzi o styl gry. Polacy preferują styl gry europejskiej, fizyczny, to również przekłada się na to, jaka jest linia gwizdania. Chińczycy grający w Chinach, w tej rodzimej lidze widać, że są nastawieni przede wszystkim na dużo mniejszą defensywę, mniej kreatywności, proste rozwiązania. No i to, co zabrakło mi u nich w ich drużynie na obwodzie, nie ma tam ani prawdziwej jedynki z jakiegoś prawdziwego zdarzenia, które by to ułożyła, tak kontrolowała jest tempo gry, grała z akcji złożone, szuka trudnych rozwiązań, oni grają bardzo jednokierunkowo, jednostajnie, do i brakuje trochę kreatywności. Mało tam było rzutów za 3 punkty też, co ciekawe, prawda? 1-10 chyba dzisiaj. Guo Ailun rozgrywający prze cały czas do kosza i stara się z tego coś wyrobić. No i ci wysocy, Żuki też tam 2 sezony spędził chyba w Houston, prawda? 23-latek, ale już wrócił do Chin i ten trzeci Wang Zhelin, trochę starszy, też wybrany w drafcie. I teraz pytanie, czy my mamy wystarczająco dużo, bo i na pozycji 3 tam są bardzo wysocy zawodnicy, prawda, powyżej 2 metrów. Czy mamy wystarczająco dużo fizyczności zawodników? Bo ja się spodziewam Olka Balcerowskiego na boisku, bardzo podobnego gracza do tych właśnie Chińczyków, tylko trochę mniej doświadczonego. Ja się spodziewam, no po to wziął trener Taylor Dominika Oleńczaka właśnie, chyba na ten mecz, prawda? Czy my mamy wystarczająco dużo tych centymetrów, siły, żeby tych akcji 1-1 z tymi i to akcji 1-1 przodem do kosza, żeby ich zatrzymać. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że Chińczycy mają przewagę wzrostu na każdej pozycji. Nie boję się za bardzo tej przewagi na obwodzie, bo ona się nie przejawia w próbach gry tyłem do kosza 1-1 tak na jest pozycjach 1-2-3. Ona się bardziej przejawia na atakowaniu tablicy, w związku z tym będzie tak ważne zastawianie i uważam, że będzie więcej szansy zobaczenia przede wszystkim układu Kulik i Hrycaniuk, ale też otwiera się ogromna szansa do Olka Balcerowskiego, jest idealnym zawodnikiem i wręcz taką odpowiedzią właśnie na tych wychodzących wysokich Chińczyków, szukających rzutów za 3, bo nawet ci gracze, którzy mają 2-10, oni grają wszystko przodem do kosza. Nawet w dzisiejszym meczu było mało takich stricte izolacji, co robił Hrycaniuk w dzisiejszym meczu, prób gry tyłem do kosza, ściągnięcia, podwojenia, odrzucania. Tego nie było. A myślisz, że będzie? Bo ja myślę, że nie będzie, bo nam to pasuje. Oni bardzo dobrze
bronią pod koszem, bardzo dużo bronią obroną strefową, tak. Także ja zapraszam, tak, Chińczyków do obrony strefowej, bo my jeszcze myślę, że jesteśmy na to dobrze przygotowani i no, bronią pod koszem, tak, bo mają długie ręce, blokują. Ja myślę, że my będziemy właśnie szukali wjazdu, odrzucenia i dużo tych trójek powinno się sypać. Ja po tym dzisiejszym meczu stałem się naprawdę optymistą co do tego spotkania. Zgadzasz się? Zdecydowanie będzie na pewno więcej gry na dwóch zawodników wysokich. To akurat nam pasuje. Mieliśmy świetne fragmenty. Chrycaniu, Kulik, choćby sparingu z Niemcami i to mamy sprawdzone. To ta reprezentacja tak grała przez dwa ostatnie lata. Kluczem będzie nie przegrywanie pojedynków jeden na jeden, bo wtedy to zawali i zaburzy całe fundamenty naszej defensywy, a to będzie dość trudne, bo uważam, że Iwaczyński będzie mocno atakowany i w związku z tym tu otwiera się szansa chyba więcej możliwości gry na Sokołowskiego i Ponitkę. AJ myślę, że będzie miał spore problemy. Łukasz Koszarek na pewno będą atakowani. No i będą musieli w jakiś mądry sposób, drużyna znaleźć sposób, czy może jakieś podwajania, bo nasza kadra już tak robiła, choćby zoną na całym boisku stawiała. Właśnie i tutaj switchem nie będziemy grali raczej, tutaj czyli zamianą krycia, tylko właśnie wysokie wyjście albo jeszcze... raczej podwojenia przy akcjach pick and roll, zwłaszcza w rogu przewodników wysokich, Aaron Cel świetnie to robi, Oleg Balcerowski, więc będziemy zmuszali, żeby ta piłka krążyła po wodzie i drużyna chińska gra nie tylko wolno, jeśli chodzi o kontra, ale też wolno w ataku pozycyjnym. To jest mało kreatywne. O tym pozycyjnym właśnie. To jest dość toporne, tak. To jest dużo piłki chodzi po wodzie, ale bez jakiegoś wykrywania przewagi 2 na 1, więc tu będzie możliwość, trzeba będzie po prostu mieć dużo sił w nogach, biegać i zmusić ich, bo dzisiaj też mimo tej przewagi fizycznej kilkukrotnie, czy był błąd 24 sekund, czy bardzo blisko było właśnie tego błędu oddawane trudne, złe rzuty. Tak, dobrze wyglądało to Wybrzeże Kości Słoniowej przez 2,5 kwarty, prawie 3, a potem niestety dla nich to się posypało. Przypomnijmy, że to takie zwycięstwo z Chińczykami, to naprawdę by otworzyło tutaj wrota do dobrego grania. Pytacie, gdzie można obejrzeć inne mecze? No to podpowiemy, że FIBA dostarcza taką usługę, to się nazywa Basketball TV. Live Basketball TV. Znajdziecie to bez trudu na stronie oficjalnej mistrzostw. Legalnie, tanio, wszystkie mecze w dobrej jakości, skomentowane po angielsku. Tak można jest. Obejrzeć w Polsce. Na żywo i z odtworzenia. Nie, tak jest, nie są blokowane, więc zapraszamy serdecznie wszystkich bez piractwa, naprawdę w dobrych warunkach, komfortowo fotel, tablet, komórka, wszystko można tam uruchomić. Kilka faktów jeszcze o tych Chińczykach, nie będziemy tutaj się męczyć z tymi nazwiskami, wiemy, że ich najgroźniejszy obwodowy zawodnik odniósł kontuzję też przed mistrzostwami, więc tu są osłabieni, są wysoki zawodnicy na pozycji 3, słabo z tymi zmiennikami, oni tam nie za wiele wnieśli, ten najlepiej grał dzisiaj rozgrywający Guo, ale on tak naprawdę, tak jak mówiliśmy, biegał do kontry jak szalony i wbieżdżał pod kosz, wymuszał faule, trzeba na niego uważać. Trenerem jest Linan, ja pamiętam go bardzo dobrze, on wiele lat grał w reprezentacji jako skrzydłowy, to była taka wtedy drużyna, która miała samych centrów i skrzydłowych, a rozgrywających prawie w ogóle i on tam wiele przez lata... Wiele się nie zmieniło. Tak, właśnie, i przez wiele lat to prowadził, ale ma asystentów, którzy tam rządzą wyraźnie całą taktyką i to są bardzo ciekawe postaci, prawda? Scott Roth, ja go pamiętam, tak kiedyś chyba nawet z nim rozmawiałem, Rafał, to na pewno z nim rozmawiałeś wiele razy. Rozmawiałem. To jest trener, który pracował w Memphis Grizzlies, kiedy oni podpisali kontrakt z Cezarym Trybańskim i był w Toronto i teraz chyba w G-League, prawda? Pracuje. W G-League miał też epizod w Sevilli. Był pierwszym trenerem, tak gdzie jest. Był znaczy oficjalnie był drugim trenerem, ale prowadził tę drużynę, tak samo jak tutaj Chińczyków. I też pracował reprezentacją Turcji, z reprezentacją Dominikany, z reprezentacją Kanady, zawsze jako asystent, więc ma spore doświadczenie. A drugi Janis Christodoulou, tak? Grek, który pracował dużo na Ceprze. Krótko był trenerem Bayernu Monachium i prowadzi chińską drużynę ligową. Chyba tą zresztą z Pekinu, jeśli dobrze pamiętam. Ja mam wrażenie, że obaj ci trenerzy byli kiedyś przymierzani do reprezentacji Polski jako asystenci. Chyba tak było. Niekoniecznie u trenera z Taylora, ale z tym Christodoulou to myśmy się gdzieś tam kiedyś chyba próbowali zaprzyjaźnić, prawda? Znaczy, to jest dwóch takich trenerów, którzy są otwarci na różnego rodzaju wyzwania. Widać to choćby po ich pracy w Azji. Zgłaszali akces również do pracy w reprezentacji Polski, co nie znaczy, że kiedykolwiek było zainteresowanie ze strony naszego związku, czy w ogóle dobrnęło do jakichś rozmów. Na pewno ciekawa dynamika, tak, bo trener Chińczyków nigdzie nie był pierwszym szkoleniowcem, nie ma jeszcze zbyt dużego doświadczenia. On tylko grał, a potem nagle został trenerem, znaczy był asystentem w kadrze przez wiele lat, podsłuchiwał, sprawdzał, jak tam inni zagraniczni trenerzy pracowali. Ale widać, że bardzo spokojnie opanowany, czasem może nawet zbyt bardzo, no i dzisiaj realizatorzy nam pokazywali przerwy, gdzie jednak asystenci mieli dużo więcej do powiedzenia, choć nie do końca jestem ciekaw, na ile ten komunikat w ogóle, że tak powiem, docierał do zawodników. Co mnie jeszcze zaskoczyło, to mimo tego wsparcia uważam, że Chińczycy nie byli do końca pewni, a nawet lekko podenerwowani,
gdzieś te faule niesportowe, techniczne, dużo rozmów z sędziami. Byli, tak. Nie wyglądało to, jak to byłaby drużyna, która ma za sobą 20 tysięcy kibiców i idzie po swoje. Można ich dopaść, można ich dopaść. Jeszcze tylko przypomnę, bo pamiętałem w głowie, mówiliśmy o tym, że wygraliśmy z Chińczykami jakiś czas temu i to było, sprawdziłem dokładnie, 2012 rok w Katowicach w Spodku. Byłem. Ależ Pipan był, tak jest, ja też byłem, Ależ Pipan był trenerem. Marcin Gortat, Michał Ignerski, mocna drużyna, która się przygotowała wtedy do kwalifikacji do Eurobasketu 2013. Ależ Pipan doprowadził, wygrał te kwalifikacje, chociaż przegraliśmy u siebie i z Belgią, i z Finlandią, ale potem odrobiliśmy straty, a potem w finałach już prowadził Dirk Bauerman. Z tamtej drużyny w Chinach jest dwóch zawodników, w tym Yi właśnie, Yi Jianlian, bardzo wysoki, dobry zawodnik, były zawodnik NBA Gwiazda w Ligi Chińskiej, a w naszym zespole Damian Kulik, Kamil Łączyński, Łukasz Koszarek i Adam Waczyński, a więc czterech pamięta. To wygraliśmy raz dwoma punktami i przegraliśmy jednym punktem, oni wtedy jechali do Londynu na Igrzyska Olimpijskie. Ale to była jednak trochę inna drużyna. Tam był jeszcze Wang Zhiji, czyli jeden z tych Chińczyków, nie było Yao Minga, co prawda, no ale to jeden z tych Chińczyków, którzy długo w NBA występowali. Tak, to jest młoda drużyna, która teraz obecnie do końca nie ma swojej tożsamości, nie zaznała jeszcze smaku tego zwycięstwa, no i widać, że Yi, kierowany na ogromną gwiazdę lidera, też już jest zawodnikiem po wielu kontuzjach, urazach, ucieka od gry fizycznej twardej i uważam, że to na pewno trzeba będzie wykorzystać. Nasze bestie wygrały z Ekwadorem, już ten etap mamy za sobą, czyli z Wenezuelą. Piłkarski Ekwador z 2006 już został zmieciony, więc idziemy po więcej. Jeszcze przegląd sytuacji, tylko przeczytam wyniki, bo taki sobie magazyn tutaj Mistrzostw Świata robimy z tego. Rafale, też jestem ciekaw twojej opinii, czy coś cię zaskoczyło dzisiaj. Przypomnijmy, Polska, Wenezuela 80-69, Chiny, Wybrzeże Kości Słoniowej 70-55. Bardzo wolny mecz, mało punktów, zwracamy uwagę. W grupie B, z którą później się połączymy, myślę, że mecz o awans, Rosja-Nigeria 82-77, no oglądałem końcówkę tego meczu, Nigeryjczycy tam, to co oni wyprawiali w tej końcówce, jakie głupoty tam porobili, Rosjanie naprawdę mieli sporo szczęścia, że trafili na takiego rywala i wygrali 82-77. No to była dla mnie jedyna niespodzianka dzisiejszego. Liczyłeś na Nigerię, prawda? Tak, Nigeria miała ogromnie dużo talentu, ale przede wszystkim zero jakiejkolwiek tożsamości, zero kultury gry, tam z wielu graczy z NBA, słaby podział ról. Ekpe Udoh, który w Eurolidze był dominującym graczem, czasami nawet najlepszym wysokim w niektórych sezonach, tutaj w ogóle nie funkcjonował, nie istniał, drużyna go nie szukała. Sam widziałeś w końcówce wiele błędów, że przepłacili tę szansę, bo to jest najsłabsza drużyna rosyjska od wielu, wielu, wielu lat. Tak jest, nie wyglądała też rosyjska drużyna dobrze. Argentyńczycy zlali Koreę 95-69, Campazzo grał główną rolę, znowu tam się nic wielkiego nie wydarzyło. W grupie C był chyba najbardziej emocjonujący mecz tego dnia, Iran-Portoryko. Portoryko przegrywało tam już 20 punktów ponad, Irańczycy potem przegrywali 3 punktami na 2-3 sekundy, 4 do końca. 4. Haddad Hamadi, czy Hamad Haddadi, ja nigdy nie wiem, jak to jest, Haddadi. 2-19 z 9 metrów, trójkę trafia na remis, czemu oni nie faulowali? Nie wiadomo, ale potem Javier Mojica, którego kiedyś podziwialiśmy, jego tańce na ZS-ie Koszalin kilkanaście lat temu, trafia szalony rzut, taki typowo portorykański za 2. To takie ostrzeżenie było właśnie dla nas, że te drużyny ze środkowej Ameryki, jak Wenezuela, Porto Rico, potrafią takie szaleńcze rzeczy zrobić. Dobrze, że myśmy do tego nie doprowadzili. Porto Rico wygrywa 83-81. To niespodzianka, czy nie? Poniekąd tak, aczkolwiek to był taki mecz, który mógł pójść w obie strony i to też pokazuje, jak ważne jest granie do końca na tym etapie. Nawet jeśli to jest 10-20 punktów, to są jeden mecz Mistrzostw Świata, mimo że w tym roku jest więcej, bo aż 5. Każdy naprawdę liczy się niesamowicie, bo te rezultaty też potem idą z nami w drugiej rundy. Tak jest. I Hiszpania, Tunezja 101-62, tam się nic ciekawego nie działo. Filipiny, Włochy 62-108, tam już w pierwszej kwarcie był pogrom. I Serbia, Angola podobnie 105-59, Serbowie sobie robili tam żarty z zespołu Angolii, można powiedzieć sportowe. Także w tym pierwszym dniu myślę, że najwięcej ciekawych rzeczy jednak w Pekinie u nas, prawda? Tak, nasza grupa jest ciekawa, dlatego że tam są gospodarze Chińczycy i całe oczy są zwrócone na nich, bo to była ogromna niespodzianka, ta drużyna nie grała na prawdziwych zawodów od 2 lat. No i też dla naszych kibiców przede wszystkim Polska, tak? I dzisiejsze zwycięstwo daje takiego pozytywnego kopa, entuzjazmu. To też trzeba zwrócić uwagę, że jednak te wczesne etapy Mistrzostw Świata są mało ciekawe, interesujące. Dzisiaj
sporo spotkań z tych 20 lub więcej punktów. Z perspektywy kibica nawet może mistrzostwa Europy są ważniejsze, dlatego jeśli chodzi o wyrównaność poziomu, o ciekawe mecze, dlatego tym bardziej cieszę, że jest tam Polska, wygrywa, bo to powinno być dla nas najciekawsze. To, żeś teraz Rafał powiedział, my tu godzinę nudzimy, a ty potem mówisz, że ciekawsze są mistrzostwa Europy. No, zaraz po prostu prześwięcę tego chłopaka tutaj. Dobrze, więc chyba wszystko poruszyliśmy. Tak jest. Jutro oglądamy grupy E, F, G, H. Przypominam, że jest 8 grup, z których potem robią się 4 i te 4 dają po 2 zespoły do ćwierćfinałów. Będziemy to analizować dokładnie później. Spotkamy się na pewno w studiu Adrom w poniedziałek po meczu Polaków. Będziesz? Tak jest. Zrobimy dużą znowu analizę, zadzwonimy do Chin, znajdziemy jeszcze kogoś, kto będzie chciał nam tutaj poopowiadać, przeżywać z nami emocje, może spośród byłych albo obecnych reprezentantów Polski. Studio Adrom nie zamykamy przez najbliższe 2 tygodnie. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję to zrobić. To tak, Rafał, ja proponuję, żebyśmy tutaj poruszali na dobry mecz z Chinami. Zapraszamy w poniedziałek. Dziękujemy za dzisiejsze Studiadrom. Polska-Wenezuela 80-69. Do zobaczenia. Dziękujemy.